Daj łapkę w górę, daj suba, jeśli podobał Ci się oczywiście ten film. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Dawid i Wiola, cześć, witajcie. Wracamy do Was z nową serią. Chcieliśmy rozpocząć już nową naszą książeczkę, bo wybieramy się do Krakowa i tak stwierdziliśmy, że już może czas najwyższy. Zapraszamy serdecznie Małopolan. Mamy baśnie i legendy górników wielickich Juliana Majki, wydawnictwo Krajowa Agencja Wydawnicza Kraków z 1984 roku. I dzisiaj uraczymy Was taką oto legendą. Legenda o cudownym pierścieniu, czyli skąd wzięła się sól w Wieliczce? Wreszcie się dowiemy. Wszyscy wiedzą, że w Wieliczce sól kamienna znajduje się głęboko w ziemi. Od dawna ludzie zadawali sobie pytanie, skąd ona się tam wzięła? Dzisiaj odpowiedź na to daje nauka o budowie ziemi. Złoża soli są pozostałością po morzu, które przed milionami lat zalewało ten obszar. Ale w średniowieczu fakt ten jeszcze nie był znany. Wytłumaczenie dała więc urocza opowieść legenda o księżnej Kindze. Księżna Kinga żyła z górą 700 lat temu. Była córką króla Węgier, Beli IV, a została małżonką księcia krakowskiego i sandomierskiego, Bolesława zwanego Wstydliwym. Zaślubiny ich odbyły się w 1239 roku. Podanie głosi, że młoda królewna długo i starannie przygotowywała się do wyjazdu nad Wisłę. Uczestniczył w tym cały dwór królewski. Rozumiano bowiem, że jej ślubna wyprawa, tak jak i jej panieński posag, winny być godne córy walecznych Arpadów, którzy koronę węgierską dzierżyli od przeszło 3 wieków. Ostatecznie o wszystkim decyduje ojciec. On zaś rozumował w następujący sposób. Dam mojej córce w posagu szkatułkę złota i skrzynię srebra, nie licząc jej osobistych klejnotów. Jej mąż, a mój zięć, Bolko, będzie mógł powiększyć swoją drużynę, uzbroić ją lepiej i dopomóc mi pokonać wojowniczych Czechów. A to z kolei ostudzi wojenne zapały innych, mniej pewnych sąsiadów. Pomysł wydał mu się tak słuszny, że postanowił niezwłocznie zakomunikować go córce. Kinga wysłuchała ojca z należnym szacunkiem, ale o dziwo, bez większego zachwytu. Dziękując mu za troskliwość, dodała: Twój bogaty dar, ojcze, ukontentuje z pewnością księcia Bolesława i jego wojów, ale ja, wybacz mi proszę moją śmiałość. Chciałabym zabrać ze sobą coś, co mogłoby ucieszyć wszystkich moich poddanych, nie tylko wojów. Zaskoczyło to króla, więc zapytał: A cóż by to mogło być, moje drogie dziecko? Zaś Kinga na to: Nie znam ja krainy, do której jadę, ani jej mieszkańców. Zezwól przeto, mój ojcze, że zapytam o zdanie twoich uczonych doradców. Mądrzy dostojnicy węgierskiego dworu zebrali się na naradę. Mądrzy dostojnicy węgierskiego dworu zebrali się i po długiej debacie taką dali odpowiedź. Najlepszym podarunkiem dla twoich przyszłych poddanych byłaby sól. Kraj jest piękny i bogaty, ale cierpią mi na brak soli. A potrzebują jej wszyscy, zarówno biedni, jak i bogaci. Sól nadaje smaku wszelkiemu jadu. Może również służyć za lekarstwo. Słysząc tę odpowiedź, królewna Kinga ucieszyła się bardzo. To jest właśnie to! Zawołała z zachwytem i pobiegła zanieść odpowiedź ojcu.
Okazało się wszakże, że sprawa nie będzie ani łatwa, ani prosta. Miał cię wprawdzie w odludnej krainie Maramures u źródeł Cisy i Samoszu kilka solnych szczolni, którymi z tamtejszych wzgórz dobywano kruchową sól kamienną. Ale... Jedna garść dla każdego, ani nawet dwie. Rozważali oboje, ale rozwiąże sprawy. Nie rozwiąże sprawy. Trzeba by co najmniej po garncu. Ale to da w sumie chyba z 1000 beczułek soli, a może i więcej. Jednakże je przewieźć, jak zabrać je ze sobą? Od tej pory kłopotliwe myśli spędzały królewnie sen z powiek. Jak zrobić, żeby starczyło dla wszystkich? Wreszcie postanowiła modlić się o natchnienie i oto pewnej bezsennej nocy posłyszała głos z nieba. Weź mi twój pierścień zaręczynowy i wrzuć go do solnej góry. Kiedy nazajutrz opowiedziała o tym ojcu, ten zadecydował. Pojedziesz tędy do Maramures i którą sztolnię sobie wybierzesz, będzie twoja. Wybrała oczywiście tej, z której dobywano sól najprzedniejszej jakości. A kiedy stanęła u wylotu sztolni wśród zbrojnego orszaku, który jej towarzyszył, zapanowała uroczysta cisza. Ona zaś, ściągnąwszy z palca swój złoty pierścionek zaręczynowy, spojrzała w niebo, po czym wyrzekła pamiętne słowa. Ja, Kinga, królewska córa, biorę sobie ciebie, solna góro, na własność, jako ślubny posag. Następnie pochyliła się nad sztolnią i gestem pełnym wdzięku upuściła swój pierścionek w ten sposób, że mała obrączka potoczyła się wartko po pochyłości sztolni i niebawem zniknęła we wnętrzu solnej góry. W kilka tygodni potem węgierski orszak zdążał do Krakowa. Z Wawelu wyruszył mu naprzeciw książę Bolesław wraz ze swoim dworem. Spotkanie było umówione w małej osadzie o nazwie Wieliczka. Niektórzy twierdzą, że była to Bochnia. Gdy umilkły okrzyki powitania, królewna Kinga znów posłyszała znajomy głos z nieba. Tutaj, każ kopać. Więc kazała kopać otwór u podnóża tutejszych wzgórz. Nie była to pochyła sztolnia, lecz duża pionowa studnia, zwana potem Szybem. Wybór miejsca okazał się bardzo trafny, albowiem już na głębokości kilkunastu łokci znaleziono pierwszy okruch kamiennej soli. A kiedy wyniesiono go na świat i obmyto, spostrzeżono ze zdumieniem, iż wewnątrz przejrzystej solnej bryły lśni zaręczynowy cudowny pierścień królewny. I tak dokonano owego doniosłego odkrycia. A potem im głębiej kopano, tym więcej znajdowano soli. Z biegiem czasu starczyło jej dla wszystkich mieszkańców krainy nad Wisłą i starcza jej po dziś dzień, tak właśnie jak tego pragnęła węgierska królewna. A co stało się z pierścieniem? O dokonanym odkryciu powiadomiono oczywiście natychmiast księcia Bolesława i jego małżonkę. Jeszcze tego samego dnia przybyli oboje w otoczeniu dworu, by na miejscu zobaczyć wszystko i wysłuchać relacji naocznych świadków. Cudowna bryła soli długo wędrowała z rąk do rąk. Wreszcie uradowana księżna poleciła podobno wydłubać zręcznie swój pierścionek, nie rozbijając samej bryły soli. Sól zabrała ze sobą na krakowski zamek, a pierścień za zgodą małżonka ofiarowała górnikowi, który wydobył go z szybu na pamiątkę. Podarek był iście królewski, ze szczerego złota. To też górnik ów, imieniem Klemens, przyniósłszy go do domu, wiele się nagłowił, gdzie by go dobrze schować przed okiem złodzieja. Długo naradzali się z żoną Małgorzatą, wreszcie wpadli na zgoła niezwykły pomysł. Mieli mianowicie 6 urodnych córek, tyle ile jest dni roboczych w tygodniu. Postanowili, że dla każdej z nich dadzą sporządzić podobny pierścionek. Posiadali w domu 2 małe pieniążki, złote i 2 nieco większe srebrne. Wyszukali uczciwego złotnika w Krakowie i na własnych oczach kazali mu stopić razem i swoje 4 pieniążki i pierścień księżnej pani,
a ze stopu odlać 6 ślicznych obrączek z niebieskim oczkiem. W ten sposób nikt już nie był w stanie ograbić ich cennego podarku, a potem, wydając kolejno swoje córki za mąż, przekazywali im, by nigdy nie wyzbywały się pamiątkowego pierścionka, lecz przekazywały go z kolei swoim córkom, przytapiając go ewentualnie, jak to byli zrobili oni. W ten sposób cudowny pierścień księżnej Kingi stał się pomału dziedzictwem wszystkich wieliczanek. Wiele z nich dzisiaj już nic nie wie o tym. Pierścionek wszakże po matce, choćby nawet i skromny, nieszczero złoty, cenią sobie ponad wszystko, a tej czy owej jeszcze dziś niekiedy się zdaje, że jest udzielną księżną. Koniec. Dziękujemy Wam za wysłuchanie. Dajcie znać, jak podobała Wam się historia, czy znaliście taką wersję w pełni, czy tę z podziałem pierścienia na mniejsze pierścionki. Może ktoś z Was dziedziczy taki pierścień? Pochwalcie się. Tylko no. Anonimowo. Anonimowo. Żeby nikt Was nie okradł. Żeby nikt Was nie okradł. Słuchajcie, to jest oczywiście, nie wiem, czy powiedziałaś na początku, tutaj macie wszelkie informacje. Te informacje też będą w opisie filmu. To jest baśnie i legendy górników Juliana Majki. Aha, czyli mówiłaś to na tak, początku. Tak, było to mówione na początku. Okej. Okay. No... Tak. Jeśli chodzi o nasz wyjazd, zbliża się on naprawdę wielkimi krokami. Powoli już zaczynamy mieć jakiś plan co do tego, co będziemy zwiedzać i co... i gdzie będziemy nagrywać materiał. Ale nie będziemy Wam zdradzać wszystkich szczegółów. Ja oczywiście jeszcze raz przypomnę, że jeśli podobał Wam się niniejszy materiał, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Jan, dajcie też znać, czy u Was też jest tak gorąco, bo u nas ledwo co można znieść tę pogodę. Ja mam nadzieję, że dzisiaj zasnę. Już widzę jutrzejsze wstawanie. Obłożony lodem. Ale rano się lepiej wstaje niż... tak o świcie. Lepiej się wstaje niż o siódmej, tak. Bo w sumie o siódmej już... Szósta, siódma to już masz... No, to już powoli się robi tak. No już czujesz. Nie wspominając oczywiście o 12, bo o 12 to już masz epicentrum. U mnie w budynku jest zawsze zimno, więc... Masz szczęście. No okej, okay, dobra. Dziękujemy Wam jeszcze raz za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i dobranoc, moi mili. Trzymajcie się. Słodkich snów.